Cześć, witajcie wszyscy z tej strony Kapifili, witam was ponownie w Gwincie. Jest to dopiero pierwszy odcinek na nowym sezonie, gdyż teraz mamy już sezon Driad. Nie było żadnych filmów z Gwinta, gdyż to za bardzo nie było tutaj co robić. Ja rankedów zupełnie nie grałem jeszcze w tym sezonie, więc dzisiaj sobie zaczniemy. Natomiast też raczej nie liczę na dużo w tym sezonie. Raczej jakimiś fandekami sobie pogramy jak coś, albo areny, gdyż jest nowa arena, ale o tym to za chwilę. Co do sezonu magii, no to tam też jakoś nie zaszalałem, 19 ranga. Ostatecznie nie zdążyłem już wbić tej 20. Chociaż brakowało niewiele. Więc oczywiście mamy tytuł Wiedźmy, ramkę. I jest też awatar Yennefer, alternatywny strój. Ona tutaj ma takie same kwestie jak zwykła Yennefer. Idź do diabła! Pożałujesz, że stanąłeś mi na błąd, nowicjusze. No, więc tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Już ta Yennefer kiedyś była, jeżeli ktoś by nie wiedział. A teraz oczywiście mamy sezon Driad. I taka ciekawostka, bo pewnie są jacyś nowi gracze, którzy grają w Gwinta od niedawna. Te ramki, które teraz są obecnie, już kiedyś były dostępne do zdobycia. Było to w tamtym roku, w tamte wakacje, bodajże w sezonie lipcowym. Czy też w sezonie sierpniowym, chociaż to był chyba jeden sezon, bo wtedy sezony trwały dłużej, bo sezony były po 2 miesiące. No i mamy też tutaj do zdobycia Triss w alternatywnym stroju. Też już tam kiedyś Triss była. No dobrze, więc dzisiaj sobie zaczniemy rankedy. Tam mam mniej niż 2000 MMR-a. Może byśmy sobie zagrali Redowidem pod pancerz, gdyż dawno tym nie grałem, a w sumie na niskiej randze to można grać wszystkim. Chociaż teraz Królestwa Północy są naprawdę na gazie. Sporo foltestów, czy też na przykład Henseltów, którzy wyciągają rycerzy z Kadwen, można spotkać. Przynajmniej tak widziałem u innych, albo też grając na potyczkach. Nie wiem jak tutaj sytuacja na rankedach, ale widzę, że KP jest naprawdę nieźle tutaj grane. Właśnie akurat teraz trafiliśmy Henselta. No i już widzę, że ręka nie za fajna na sam początek. Dobra, no rycerza z Kadwen sobie zostawimy jednego. Potem go wymienimy. Mamy Dijkstrę, mamy Natalisa. Jeszcze by się Shani przydała, ale może potem wpadnie. No i oczywiście Ciri, która jest naszym finisherem w tej talii. Ale to jest oczywiście sprawa jasna. Tutaj Ciri nie jest ciężko trafić, gdyż naprawdę ten deck się odchudza. Kiedyś prezentowałem ogólnie całą talię na jednym z odcinków, więc zapraszam tam, jeżeli kogoś nie było. Dobra, my to mu zniszczymy na początku. Wracając do tego, do przewijania, to właśnie mamy rekonesansę, mamy posiłki Stenis, Dijkstra, Natalis. Te karty nam tutaj nieźle odchudzają deck. No i oczywiście czarodziej wyciąga grom. Więc kolejne odchudzenie talii. Naprawdę, sporo tego tutaj jest. Dobra, teraz lecimy ze Stenisem. Jest Rebusz, okej. Przynajmniej będziemy jakąś presję wywierać na przeciwniku. Tam, jak mogliście zauważyć na poprzednim ekranie, to właśnie jest nowa arena. Arena skupiona wokół Srebrnych Hart. Też się pojawi z niej odcinek. Chociaż też nie wiem, kiedy to wstawię, więc pewnie ta arena już się będzie kończyła. Dobra. I poleciał tutaj inżynier na Trebusz. Znaczy poleciał Trebusz i inżynier go zboostował. No to lecimy sobie z rekonesansem. Okej. Wyciągamy rycerza z Kadwen. To jest ogólnie wersja talii pod Vincenta. Wcześniej też grałem bez Vincenta, ale Vincent naprawdę może zrobić ogromne punkty, szczególnie jeżeli zostawimy sobie dużo kart na rundę trzecią. Chociaż oczywiście to też zależy od tego, jak będzie grał nasz przeciwnik, ale jeżeli są długie trzecie rundy, to naprawdę można zrobić ogromne punkty. A teraz myślę, żebyśmy zagrali Radowida. Nie ma co czekać. Dwóch inżynierów blokujemy. Można było też Trebusz zablokować, ale lepiej inżyniera. Szczególnie, że ma tutaj jeszcze Henselta. Czyżby Hensel na Trebusze? Dokładnie tak. I przebija mnie tym. Przebija jednym punktem.
Chociaż teraz Trebusz zada obrażenia na koniec tury, więc moglibyśmy spasować. I to jest niegłupi pomysł. Możemy w tym momencie spasować i mamy remis. On pewnie to jeszcze będzie chciał zagrać. Jeszcze będzie chciał to wygrać, więc coś tutaj jeszcze powinien wrzucić. No ale jeżeli wrzuci, to będzie miał dwie karty straty. Natomiast jeżeli spasuje, no to mamy remis i jedna karta więcej. Co jest z pewnością na naszą korzyść. Ale zobaczymy, jak postąpi. Raczej będzie chciał to wygrać. Potem będzie pewnie próbował nas wycisnąć z kart. Nie ma co się dziwić, no bo raczej podejrzewa, że mamy tutaj Ciri w tym deku. Bo raczej na pancerz się gra głównie z Ciri. To jest z pewnością bardzo dobre połączenie. Gdyż tutaj nie potrzebujemy mieć kart w liczbie trzech. Więc Ciri się naprawdę sprawdza. Dobra, poleciał redański aspirant. Więc pewnie ma jeszcze dwóch albo trzech aspirantów w deku. My też mamy aspirantów, akurat nam się żaden nie trafił. Dobra, i byleby teraz Grom nie wpadł. No niestety wpadł Grom. Wpadły dwa Gromy, więc sytuacja jest naprawdę ciężka. No nic. Nie wymienimy i rycerza, i Gromu, więc pewnie Grom będzie trzeba tutaj zagrać jeszcze w tej rundzie. Ale zobaczymy, czy on będzie tutaj cisnął, czy od razu spasuje. Okej, widzę już, że poleci Talar. No to u nas od razu redańska elita. Chyba że wyrzucimy sobie tego rycerza. To też jest jakiś pomysł. Możemy wyrzucić rycerza, żebyśmy nie musieli go potem wymieniać. W takim razie wymienimy Grom. Oczywiście, jeżeli się uda. Bo jeżeli nas wyciśnie tutaj ze wszystkich kart, no to tak średnio. Dobra, i leci tutaj z rozkazem Stenis. No i właśnie rycerz Skedwen. No to redańska elita. Albo wiecie co, można zagrać rekonesans. I niestety, ale nie wpadł nam aspirant. Ale mimo wszystko można tutaj zagrać zagon. No bo nie będziemy teraz czarodzieja wyciągać, szczególnie, że mamy jednego na ręce. I oczywiście jeden Grom nam pozostał w talii, więc nie ma sensu. Bierzemy zagon. I zdejmujemy mu pancerz z rycerza. To jest 15 punktów, więc spoko. Ładny wynik. No i dalej mamy kartę przewagi. Również trochę punktów, więc generalnie powinno być dobrze. Pewnie zaraz będzie tutaj. Pewnie tutaj będzie jeszcze cisnął. Właśnie z kolejnymi aspirantami. Raczej chcę te karty wyrzucić teraz. No to u nas chyba posiłki. No tak, bo tutaj raczej nie ma innego pomysłu. Wyciągniemy sobie po prostu aspiranta, który będzie nam robił punkty. Dziękuję. I zaraz, jeżeli się uda, to wyrzucimy udręczonego czarodzieja. I wywalimy ten pancerz. O, zniszczył nam niestety aspiranta. No cóż. No to leci czarodziej. I Grom. I tak, zaraz sobie rzucimy jeszcze redańską elitę. I pewnie potem trollololo. Łupka sobie tutaj rzucimy. No i fajnie, jakby nam ten Dijkstra został na ostatnią rundę, gdyż to jest z pewnością bardzo ważna karta tutaj. A póki możemy, to rzucajmy elitę oraz te karty, które nam teraz za dużo punktów nie dają. Z Natalisa mamy jeszcze rozkaz wymarszu, który daje nam obecnie kolejnego czarodzieja. I chyba jest jeden rekonesans, dokładnie. Chociaż nie. Mamy dwa rekonesansy już zużyte. Czyli tam jest chyba tylko rozkaz wymarszu. No dobra. W ostateczności będzie można go użyć. No i nie wiem, czy teraz Dijkstry nie zagrać. No musimy grać Dijkstra. Dobra, to lecimy. Lecimy z Dijkstrą. Widzę, że jest aspirant. To wrzucamy go tu. I jeszcze Trebusz. Czy my to zrobimy? No nie zrobimy tego.
Niestety tego nie zrobiliśmy. I teraz dla niego dobrze byłoby spasować. Ale pewnie będzie to chciał jeszcze pocisnąć. Niestety, ale obawiam się, że nam nie popuści, ale jednak spasował, jednak spasował. No to teraz musi polecieć troll. Bo tutaj jeszcze dwóch aspirantów daje mu łącznie 4 punkty co turę. Więc troll to zrównoważy. Dobra, lecimy. No i teraz oczywiście musimy spasować. Niestety nie mamy karty przewagi, ale mimo wszystko dalej musimy liczyć na Ciri, żeby nam ta Ciri wpadła. Grom tutaj zaraz wymienimy. I zobaczymy, co nam da RNG. Okej, jest czarodziej, czyli wymieniamy Grom. Jest Shani, bardzo dobrze. Jest Shani, więc spoko. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj... Okej. No to co, lecimy ze Stenisem. Dokładnie tak. Lecimy ze Stenisem i jest Zagon. Dobra, może być. Może być, bo Vincenta raczej i tak już nie wyciągniemy. Mamy 5 kart w deku. Dokładnie teraz nie wiem, co nam zostało. 2 trebusze już były tutaj rzucone. Została z pewnością jeszcze jedna redańska elita w talii. Oto możemy być akurat pewni, że jeszcze jedna redańska elita jest. No to lecimy z Natalisem. I oczywiście rozkaz wymarszu. No i właśnie to jest ta redańska elita, o której mówiłem. To rzucamy ją tutaj. Rzucamy ją tutaj, jeszcze 11 punktów z odręczonego czarodzieja w Grom. I to tyle, co możemy tutaj zrobić. Okej, biedna, poczciwa piechota. No to lecimy. No i zobaczmy, co tam jeszcze nasz przeciwnik ma. No nie wiem. Musiałby sporo punktów zrobić. A on ma to najprawdopodobniej. No właśnie co? Szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć. Nie wiadomo. Gra tutaj pod spam, więc teoretycznie może być jakaś Yennefer. Gdyż ma on jeszcze 2 goldy niewykorzystane. 2 karty w talii, więc to może być gold. No, coś się długo zastanawia, zobaczymy. Pożałujesz, że stanąłeś mi na drodze. Zobaczymy, co to jest. Czym mogę ci pomóc? Okej, to jest Triss. No to Grom, więc nie udało mu się go przebić. No to wygrywamy. Jest pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, ale tak jak mówiłem, raczej w tym sezonie za bardzo nie pocisnę. Teraz mnie nie będzie przez ponad tydzień, więc też nie będę grał. Dobiję pewnie do tej 15 rangi. Może w następnym sezonie bym przycisnął, albo dopiero po wejściu homecomingu. Jeszcze się przekonamy. Dobra, no i nowa ranga, 12. Spoko, fragmenty kart. Zawsze się tam mogą kiedyś przydać, ale teraz naprawdę nie korzystam z nich. Zupełnie jeszcze mam do przepalenia kilkanaście tysięcy. Poza tym mamy ponownie weekend beczek premium, więc otworzymy sobie teraz parę beczek. Akurat mam 5 beczek, więc te 5 beczek można otworzyć. Już sobie wcześniej parę beczek otworzyłem. Więc tak na szybko sobie te beczki otworzymy. Poza tym jeszcze jest trochę złota, ale złoto sobie zostawiam. Gdyż złoto wolę mieć tutaj na areny. Czasami sobie gram jakieś areny, więc nie chcę mi się teraz beczek kupować. Zobaczymy, czy coś kiedyś za te złote będzie można jeszcze kupić, bo obecnie to tylko oczywiście beczki oraz areny. Ale myślę, że wraz z wejściem homecomingu wejdą jakieś nowe mikropłatności i możliwość kupowania, nie wiem, różnych bibelotów chociażby. Albo za złoto, albo za prawdziwe pieniądze. Myślę, że to jest dobry sposób tutaj, żeby jakoś polepszyć te mikropłatności poza samymi beczkami. No bo beczki oczywiście mogą dać przewagę w grze, a takie rzeczy jak bibeloty można przyrównać do skinów, które oczywiście nic poza aspektami wizualnymi nam nie dają, ale mimo wszystko zawsze fajnie popatrzeć. O, tutaj widzę Nilfgaard IKP w tej beczce. Dobra, no to bierzemy harpię, jeszcze jedna beczka. Oczywiście każda piąta karta w każdej beczce jest animowana. O czym już myślę, że wiecie, gdyż to nie pierwszy raz jest ten weekend beczek premium. Już sporo było tych weekendów beczek premium i mam nadzieję, że będzie jak najwięcej, żeby się aż tak bardzo w tym gwincie nie nudziło, chociaż
Jeżeli gra się ciekawymi taliami, to myślę, że nie jest tak źle. Jeszcze można wspomnieć o tym, że Open jest 21 i 22 lipca. Gra kilku Polaków, więc turniej zapowiada się naprawdę ciekawie. Ja wam dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się już na kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć, na razie.